Coś się kończy, coś się zaczyna. Takie stwierdzenie często padało podczas zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów szkół podstawowych. Sami ósmoklasiści nie kryli wzruszenia. Mamy takie silne relacje z rówieśnikami, z nauczycielami, że no, po prostu serce ściska, jak muszę się pożegnać z tą szkołą, no ale niestety to jest pewien etap w życiu, który musi się zakończyć jak wszystko inne i muszę się z tym pogodzić. No ja jestem w tej szkole od samego początku, od pierwszej klasy. Jesteśmy bardzo zżytą klasą, według mnie. No i na pewno te nasze relacje przejdą dalej, poza tereny szkoły, że tak powiem, na podwórko. Ósmoklasiści już dokonali wyboru szkół, w których będą od września kontynuować naukę. To nie był łatwy rok szkolny. W większości uczono się zdalnie lub hybrydowo, ale na koniec udało się jeszcze spotkać. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wrócić choć na chwilę do tej szkoły i poczuć jeszcze ten klimat szkolny. Mogliśmy się spotkać z naszymi rówieśnikami, nauczycielami, bo tak naprawdę to jest ostatni czas, bardzo dla nas szczególny, ponieważ to, co staje się właśnie teraz, zapamiętamy na bardzo długie lata i będą to wspomnienia, które myślę chętnie będę do nich wracać. Teraz zasłużone wakacje, a potem nowe wyzwania. Postanowiłem pójść w to, w co naprawdę kocham, czyli informatyka. Ja od zawsze, odkąd pamiętam, interesuję się tym przedmiotem. Co by się nie działo, każdy prosi mnie o pomoc w tej dziedzinie, więc no, THM kierunek informatyczny. Udaję się też do liceum Broniewskiego, tutaj nieopodal, właśnie w Ostrowcu, ponieważ na profil biolchem, bo później chciałabym być weterynarzem i realizować się w tym zawodzie, bo uwielbiam zwierzęta i wydaje mi się, że ta praca będzie dla mnie najbardziej odpowiednia. Nie słabnie entuzjazm uczniów, nie gaśnie optymizm nauczycieli. My się trzeba im życzyć wiele szczęścia, radości, uśmiechu, żeby zawsze w życiu kierowali się wartościami i dążyli do swoich szczytnych celów, żeby spełniali swoje marzenia. W Katolickim Zespole Edukacyjnym przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu uroczystemu wręczeniu świadectw, nagród i tytułów towarzyszyło wiele wzruszeń. Ja nie jestem w stanie nic powiedzieć, no to jest taki moment, że... Ja przepraszam. I również wiele chwil uśmiechu. Dziękuję za tak zacną nagrodę. Podkreśla ona moją swobodę, giętkość i lekkość w mowie. Ja po prostu to, co pomyśli głowa, w mig w piękno ubieram słowa. Trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi.